Czasami wysyłacie mi pytanie: Hincul, jaką premkę wybrać, która najlepsza? Moja odpowiedź brzmi jednoznacznie: najlepiej wybrać premkę na zimnej wojnie. Mało tego, taką premkę mogliście zdobyć za darmo, a mowa tutaj o T95E3. Na zimnej wojnie mamy wiele już premek, ale są specjalnie wyróżniające się czołgi premium, które naprawdę świetnie zarabiają i żadna premka na drugiej wojnie nie zarobi wam tyle, jak właśnie taka podstawowa premka na zimnej wojnie. Ten pojazd był do zdobycia w którymś z sezonów i pewnie wielu z was ten pojazd posiada, a ani razu jeszcze nie graliście. Ja również tym pojazdem nie grałem zbyt wiele, nie byłem przekonany, później szukałem czegoś na drugiej erze. Tutaj na pierwszej erze tak naprawdę nie mamy zbyt wiele czołgów premium. Jest owszem dodana ostatnia premka T95E2 57. Raczej tego czołgu nie polecam. Jest jeszcze czołg ciężki nacji właśnie tej NATO czy NATO flanki zachodniej. Mamy Sentiniela, czy to na przykład tego FV4201, którego wam również przedstawiałem, ale jest to czołg ciężki. Tutaj mamy czołg średni, naprawdę z bardzo fajnym działem, z bardzo fajną mobilnością. Ogólnie na pierwszej erze nie mamy zbyt wiele czołgów twardych, tak więc ten pojazd będzie znakomicie reprezentował czołgi premium na pierwszej erze. I sami zresztą zaraz się przekonacie. Jakie parametry ten pojazd posiada? Ano, zerknijmy sobie. Takie podstawowe dane wam powiem. Penetracja 261, 330 na pociskach z większą penetracją. Uszkodzenia 390. Słuchajcie, nic innego nie znajdziemy tutaj w tym pojeździe, jak parametry z pojazdów na II wojnie światowej poziomu 10. Jeżeli chodzi o jedyne zasięg spota, tutaj jest dużo, dużo więcej niż na II wojnie światowej, ale jest to zimna wojna. Punkty wytrzymałości 2000, prędkość maksymalna 56 km z małym ogonkiem. Tak więc na akurat tą erę jest to świetna maszyna do grania, jak i również do zarabiania. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat działa? Czas skupiania 2 sekundy. Celność 0,35. Mówię, to są bardzo podobne wartości, jak mamy na dziesiątkach na II wojnie światowej. Tutaj owszem, nie jest to może najlepszy pojazd, bo na przykład taki Patton jest lepszym pojazdem, chociaż dla niektórych różnie można by było to porównywać, ale Patton nie jest pojazdem premium. Również mamy Centuriona, świetny pojazd, który wam przedstawiałem. To też nie jest czołg premium, jest to czołg drzewkowy. Tak więc jeżeli szukacie dobrej zarabiaczki, możemy jeszcze przypatrzeć się na przykład niszczarce tej NH, czy jak ona tam się nazywała? Chyba NH. Nie, NM, przepraszam. NM116. Ta niszczarka jest również bardzo fajna, ale bijemy o wiele mniej, nie mamy pancerza. Grając akurat tym medem, będziemy zdecydowanie w lepszej, komfortowej sytuacji, jeżeli ktoś tam na nas wyjedzie. Bitwa na mapie Redshire. Słuchajcie, tutaj doskonale wiemy, nie ma artylerii, możemy na wiele sobie pozwolić i to jest coś pięknego. Czujemy się, jakbyśmy grali na dziesiątkach na II wojnie, ale zdecydowanie bez artylerii w odczuciu jest to o niebo lepsze. Dodatkowo możemy bez żadnego problemu wyświecić naszych przeciwników, dlatego że mamy lepszy zasięg spota. Możemy zobaczyć naszych przeciwników, jeżeli gdzieś stoją w krzakach, dlatego że mamy True Vision. Tak więc naprawdę zalet jest dużo więcej. I pytanie powstaje, dlaczego nabywać premkę 8 poziomu, czy nie wiem, jakąś może inną, która nie zarobi wam tyle, co ten pojazd, to jest pierwsza rzecz. Będziecie musieli się od czasu do czasu namęczyć, bo jeżeli kupicie 8, owszem, możemy nabyć 8 z matchmakingiem do 9, ale mimo to będziemy grali z 9. Tutaj gramy, tak jakbyśmy powiedzieli, na topce, czyli gramy 8 czy tam 10 na tym samym poziomie. I zarobki są nieporównywalne. Tutaj mamy specjalne bonusy do zarabiania. Owszem, również mam tutaj odpalone rację, znaczy rację, w sumie boost do srebra razy 2.
Nawet bez tego boostu, sami zresztą zaraz zobaczycie, ile zarobię z tym boostem. Zobaczcie, ci goście nie są wyświeceni, dopiero teraz dostali spota, a to jest komfortowe. Wjeżdżając na przykład na takie towarzystwo, ja zanim wyjadę, mogę się upewnić, czy ktoś tam przede mną stoi. I tutaj akurat widzieliście, nie mieli spota, ja ich widziałem, dlatego że działa właśnie True Vision. To jest czasami denerwujące, na drugiej wojnie jedziemy, wydaje nam się, że nikogo nie ma, ktoś nas spotuje, my nie widzimy tego kogoś i momentalnie dostajemy 3-4 buły i nas nie ma. Tak niestety, albo nawet czasami jedną dostajemy bułę i nas nie ma. Tak więc no tu w porównaniu akurat właśnie do zimnej wojny jest o wiele, wiele lepiej. I zarabianie, jeżeli jak już potrzebujecie zarabiać czołgiem premium, to zdecydowanie bardziej polecam. O wiele komfortowo się gra, owszem, bitwy różnie też wyglądają. Zobaczcie, ten koleś, on tam cały czas sobie stoi, ja go widzę i to jest naprawdę coś pięknego. Ta niszczarka, tylko wystawia dosłownie swój wierzch, można powiedzieć. O, gościu teraz się obudził, on teraz nie ma spota, ale ja go widzę i mogę bez żadnego problemu strzelać. Musimy tego się nauczyć, jeżeli gramy właśnie na zimnej wojnie, przyglądać się, dlatego że ten system True Vision, czyli takie realne patrzenie, realne widzenie, coś takiego, no to jest odzwierciedlenie to, co byśmy widzieli w rzeczywistości, tak? To nie jest tak, że potrzebujemy tam, żeby nam się zapaliła lampka i żebyśmy gościa wykryli, tylko po prostu patrzymy, polegamy na swoich oczach, no i widzimy to, co jest przed nami. Dobra, tutaj gościu sobie stoi. Czołgi, zobaczcie, to są czołgi praktycznie z 10 tieru na II wojnie światowej i z takimi pojazdami gramy, tak jakbyśmy grali non-stop właśnie na dziesiątkach. Są nawet pojazdy słabsze, dużo słabsze od nas, tak jak te początkowe na tej pierwszej erze, te 44, czy jakieś tam te patony mniejsze. Mamy teraz WZ-tę chińską 111, czołg ciężki. No tutaj akurat ten pojazd naprawdę jest świetną maszyną. Dobra penetracja, fajne uszkodzenia, no i cały czas tam stoi to towarzystwo, a ja ich tam odbijam. No tutaj jest akurat T-54, tak więc naprawdę ten pojazd ma niesamowitą premię i do zarabiania, i do tego, że mamy fajne losowania, to jest naprawdę coś pięknego. Tak samo właśnie na drugiej erze są pojazdy premium, które mają o wiele, wiele lepiej niż nawet niektóre pojazdy drzewkowe. Tak jak ten FV4211. Bardzo dobry pojazd. I zobaczcie, bitwa nie trwała długo, a zarobek zacny. Takich 10 potyczek i możemy wybrać się na zakupy na drugą wojnę, ewentualnie rozwijać nasze czołgi na zimnej wojnie. Tak więc ten pojazd powinniście posiadać w garażu. Zobaczcie, czego posiadacie, bo jeżeli skończyliście po kolei sezony, on był jako nagroda w jednym z sezonów i na pewno go posiadacie. Warto spróbować, zagrać, odpalić sobie boosta do sreberka i przywieźć takie dochody, gdzie na drugiej wojnie będzie to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, do usłyszenia, hej.